Jar, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Piraci z Karaibów. I nie będę używał tego pirackiego akcentu ciągle, bo nie umiem. Dobrze więc, mamy do spełnienia dwie misje. Bo ostatnio dostaliśmy jedną od gubernatora samego. Mamy eskortować statek do Ox Bay i spotkać się z agentem oraz eskortować kupca do opuszczonej zatoki na Konkeikao. Więc najpierw udamy się z tym kupcem, a ja, skoro mam trochę kasy, chcę sobie kupić jakiegoś nowego rekruta. Nie rozdaję pieniędzy. Tobie też nie rozdaję pieniędzy. Jest tu ktokolwiek? Ty jesteś przemytnikiem, tak? No pray, no pay. Kurczę, nie ma nikogo. To może na Konkeikao będzie ktoś. Tam, 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 dararam, param. Redmond. I wchodzimy znowu. Coś się zmieniło? Nie. Spierciule. Dobrze więc. To pójdziemy sobie szybko do... O, mogę gadać? Żadne rozkazy. Mogę się wymienić? Masz ładną szabelkę, nie? Zostawię ci ją. Okej, szybka podróż do portu. Co prawda wydaje mi się, że nie zwiedziłem całego Redmond. O, cześć! Evan Glower, kapitan słupa Albion. Miło mi cię poznać. Aha. Dzięki, pochlebiasz mi. Dobra, jesteś gotów. Super, zobaczymy się na morzu. Będę miał jeszcze dodatkowy statek. Będę miał trzy statki. Jeden tego kupca. To będzie niebezpieczne. Dotrzeć do Konkeikao. Skądże znowu, ja się niczego nie boję. Nie, Rysiu? Tutaj chociaż twoi przyjaciele nie utykają na każdym kroku. Jak wrzut w gotiku. Dobra jest. Pędzimy po przygody. Szybciej. Musisz być taki wolny, kapitanie Nathaniel. O, nie mam... Ta gra ma limit miejsc. Okej. Trzy piękne statki. A my jesteśmy... O, jesteśmy lekko zranieni. Znaczy zranieni. Statek nie może zostać zraniony. Co ja gadam. Okej. Więc tak. Na mapę. I szukamy Konkeikao. Jak mi to bardzo długo zajmie, to oczywiście oszczędzę wam tego. A, chciałeś mnie dopaść, co piracie? Ale nie, ja znam mega sposób. O nie, tam jest sztorm. Mógłbym wam pokazać kiedyś. Fuck, Francuzi! Płyniemy prosto na nich. Niech ich szlak. Jakieś cieniasy, może uda nam się ich rozwalić. Nie strzelaj w ten sposób, baranie. Fuck. Będzie zderzenie. Jesteśmy załadowani. Oni są. Ognia! Trafienie krytyczne dostał Francuz za swoje. Ha. Ale to my mamy pełno szkód. Shit, nie przeżyjemy tego. Trzeba zrobić abordaż. Wjazd na statek! Właśnie w ten sposób się zderzymy. Prawda? Prawda? Nie zderzymy się. Za szybki jest. No chodź. Kiepścizna, kiepścizna. Możemy strzelać, ale nie... Chyba nie sądzę. Nie uda się nam raczej. Czytam grę.
Dzięki, tak, dzięki. Dobra. Płynem. Płynem do kakao. Konkę i kakao. Pojęcie nie mam, gdzie to jest. Francuskie świnia. Przepraszam wszystkich Francuzów. Chodzi mi o Francuzów z tamtych czasów. Może mnie ogląda jakiś Francuz, to wiecie. O, tam jest Douwezen. Tutaj jest. Samuele. O, tam jest Konke i Kao. Dobrze jest. Tam ci się nie zaczęli bić. Nie złapiesz mnie, nie złapiesz mnie. Okej, okay, i jesteśmy. Teraz do opuszczonej zatoki. O... Nie wiem, która to, więc zgaduję, że ta. To ta? Nie. Pudło. No to... To musi być ta. Tak, to ta. Witaj. Dziękuję i mam awans. Awansowałem ja. Kapitan. To coś leży chyba. 100 sztuk złota jeszcze, zaliczka. Dobrze, awansowałem, jest super. 19 tysiaków. Okej. Okay. Co to sobie zwiększyć? Pójdę w żeglarstwo. I powiedzmy... Walkę. Jak już atakuje, to mistrz szermierki. Zyskują premię 25, to jest dobre, to ja muszę mieć. Zobaczmy, trafienie krytyczne? No, mogę się tego wyuczyć teraz, hura! Furii nie bierzemy, bo furia polega na tym, że nie mogę blokować ciosów. Potem trochę bym dał na strzelca. Będę mógł korzystać z dobrych pistoletów. Później się zajmę statkiem. Będę dążył do wyuczenia się szybkiego obrodażu. Okej, więc... Hoho, staje się coraz lepszy. Już niedługo nikt mi nie podskoczy. Piszę, żeby nie było. I teraz lecimy do Oxbay. Którędy? Którędy do domu? Halo? Pojęcia nie mam, więc płynę. O, gonię Francuza. Płynę po prostu przed siebie. Ale szybki. Kiedyś sobie funnę nowy statek. Głupie Francuzi. Tak, tak, macie. Zarobiłem trochę kasy, to... Mogę wam zapłacić. Zobaczmy, co tam... Nie, 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 nie. Ty durny piracie, spadaj. Niech cię szlak. Pfff, jeden stateczek. No pokaż, co potrafisz. No pokaż, co potrafisz. O shit, to niebezpieczne. Ale i tak jajce mi zrobisz. Ostrzelać go ze wszystkich stron. Niech pożałuje tego. Właśnie w ten sposób. Czy ja trafiłem przypadkowo mój? Okej. Okay. Tak jest dobrze. Taka jest dobra odległość. Będzie ostrzał. Chociaż ja wiem. Próbujemy. Fire! To było żałosne. Podpływamy. Nie tędy. Już tonie, przyjaciel. No, trafimy go stąd, czy nie? Tak jest, zatopiony. Masz za swoje, piracie drogowy, ty.
Morski znaczy się. Morski. Tam jest Feliz de Flour. Gdzieś w tych okolicach musi być. Dziękuję. Wkurza mnie, że nie ma nigdzie rozmieszczenia tych wysp, no ludzie. To by było przydatne, chociaż trochę. Wiem, że wy chcecie ćwiczyć moją pamięć, ale... No, okej. No, dalej. Jesteśmy blisko. Żadnych Francuzów, żadnych piratów. Okej. Gdzie dokładnie mieliśmy płynąć? Do Greenfortu, tak? O ja, tam są. Greenfort Port. Źle dla nich, że jeszcze jego nie zajęli. Okej. Gdzie ten miejscowy, z którym mieliśmy się spotkać? Może jest za tobą? Jesteś Nathaniel? Tak. Jestem Wilfred. Czekałem na ciebie. Mam cię poinformować, gdzie przebić do brzegu. Gubernator wspominał, że ktoś tu będzie czekał. To pewnie ty. No to wychodzi, sir. Mam się spotkać z angielskim kapitanem, który nazywa się Nathaniel, i pokazać mu, gdzie przebić do brzegu. Po ujawnieniu tego miejsca miałem spotkać się tam z tym kapitanem na brzegu i zaprowadzić go do jaskini. Jestem ciekaw, czemu żołnierze nie mogą tędy wejść do jaskini? Dzięki dyskrecji mamy przewagę zaskoczenia. Francuzi mają szpiegów w Greenfort. Jeśli pójdziemy do jaskini stąd, Francuzi odkryją, co zamierzamy. Mogą wciągnąć nas do walki, ale jeśli Francuzi wygrają, mogą postanowić zdobyć również Greenfort. Chyba masz rację. To gdzie i kiedy mam wysadzić żołnierzy na brzeg? Wysadzić? Haha, jak Osama. Jest taka odludna plaża nazywana Zatoką Szarych Skał, sir. To będzie najlepsze miejsce, jak się tam dostać. Skieruj się na północy stół, gdy wypłyniesz do Toki, następnie na północ wokół wysp, zobaczysz wielką szarą skałę, ble, ble, ble. Tam opuść kotwicę, będziesz na nas czekał? Tak, sir. Ble, ble, ble. W porządku, któreś nocy przybije do brzegu. Jak to któreś? Najlepiej tej. Tawerny? No dobra, chodź do tawerny. A potem to śliczątka powiedziała. Jeśli nie zostaniesz poważanym kapitanem, nawet o mnie nie myśl, więc zostałeś kapitanem. Tak, ale w końcu zrozumiałem, że ta kobieta niewiele dla mnie znaczy. Choćby nie wiem, jak piękna była. Pojąłem, że nie ja ją interesuję, ale moje pieniądze. Dlaczego więc miałbym do niej wracać? Co mnie racja. Swoją drogą, słyszałeś o tym dumnym kapitanie, który wykorzystywał królewską frygatę do własnych celów? O czym ty mówisz? Niedawno przypłynęła do Redmond frygata z klaską. Miała zostać nowym okrętem flagowym redmondzkiej floty. Wydaje się, że tam w Londynie zrozumieli, że w koloniach mogą zacząć się kłopoty. No i? No właśnie. Kiedy Francuzi zajęli Oaks Bay, kapitan frygaty otrzymał poufny rozkaz od gubernatora Silharda. Następnego dnia jego okręt wypłynął w morze, a gubernator musiał werbować cywilnych armatorów do walki z Francuzami. Interesujące, ale nie wiem, dlaczego podejrzewasz jakiś spisek. Dlaczego? Wojna puka na drzwi, a gubernator posyła nasz najlepszy okręt, bo wie gdzie. Może ma jakiś układ z Francuzami. Zdajesz sobie sprawę, że to bardzo ciężkie oskarżenie? Mimo to zapytał gubernatora tę fregatę. O tak, na pewno mi odpowie. Zgoda, zrób to. I daj mi znać, co na to gubernator. Jestem żywotnie zainteresowany tą sprawą. Dobrze, teraz przejdźmy do rzeczy. It's thriller night. Czyli tak, idziemy zacumować gdzieś tam przy jakiejś skale. Nic w beczułkach? No dajcie coś kapitanowi. Na emeryturę zbieram. Czuję, że tu się przyda zapis. Borys, co ty tak milczysz? Nie dali mi tego skryptu, kapitanie. Okej. Okay. Przybijamy, płyniemy do Zatoki Szarych Skał. Czyli Grey Rock Bay. Bo nazwy są nieprzetłumaczone. Elo! O nie, Nathaniel, to straszne! Francuzi musieli zauważyć światło mojej pochodni. To okropne. Co się stało? Coś nie tak? Nadchodzi francuski patrol. Zawsze jestem gotowy do walki.
I am Super Saiyan! Dalej! A macie, Francuzi! Nie zabijecie naszych żołnierzy. Wszyscy na niego! Pięknie. Ilu nam zostało? Chyba jeden tylko pan. Doskonale, co za walka. Na pewno wiadomo to ze wszystkimi francuskimi żołnierzami. Nie wiedziałem, żeby któryś próbował uciekać. Dobrze, bo jak Francuzi dowiedzą się, co się stało, zaczną przeczesywać dżunglę, a jeśli znajdą jaskinie, oh my god, będziemy musieli walczyć. Chyba nie lubisz za bardzo wymachywać mieczem. Nie będę przepraszał, sir. Jestem rzemieślnikiem, nie żołnierzem. Też nie wygląda się rzemieślnik kolego. Dobrze, nie zapominajmy o naszym zadaniu. Co teraz? Gdy żołnierze będą na brzegu, zaprowadzę ich do jaskini, sir. Nie musicie z nami kręcić po dżungli. Znam drogę... Znam bardzo... Co? A, znam drogę bardzo dobrze. Świetnie, nie mogę się doczekać, jak wypłynę w morze. Spokojnej podróży, sir, i pomyślnych wiatrów. Żegnaj. Co, znowu pijemy? Misja zakończyła się i właśnie wracam do Redmond. Może popłyniemy razem? Mówi się przecież, że w jedności siła. Nie, bo w stejkach jest siła. Niestety, nie mogę jeszcze wyruszyć. Masz jeszcze jakieś zadanie, w takim razie życzę ci szczęścia, Nathaniel. Wzajemnie, na pewno się zobaczymy, Iwan. Jakie mam zadanie? Nie ma żadnego zadania, prawda? Ej, co ja mam robić? A, miałem się spotkać z tym agentem, no tak, ten Wilfred przecież o niczym nie wie. Milord? Zagramy kiedy indziej. No prey, no pay. Right, matey? Poszukuję kogoś do mojej załogi. Spadajcie. Nikt się z was nie nadaje. Ryś jest najlepszy. Czy Boris? Ryś Boris, no. Harry Gamla? Gamla, bo we better the old Tom Plum, eh? Jednego mi brakuje. Harry Gamla? Gamla, bo we better the old Tom Plum, eh? Nie, nie ma żadnej pracy. Harry Gamla? Gamla, bo we better the old Tom Plum, eh? Harry Gamla? Gamla, bo we better the old Tom Plum, eh? Chciałem się tu zatrzymać. Do wieczora. Nie, nie, nie. To Oxboy muszę się wedrzeć, no tak. Głupia. Cześć, Ryś. Zobaczmy, czy to mają coś na składzie nowego, fajnego, gdziekolwiek. Czy ja tu nie mam czegoś do sprzedania? Mam perłę do sprzedania. Pierścień z szafirem. Pierścień z brązu. Jakichś mieczyków? Nie, niczego ładnego nie macie na składzie. Szybko tylko przejrzę, to się przyspieszę jak zwykle. Dobra, daruję sobie. Everything you need. Musimy... Nie, tu jest port. Zaraz, ja zacumowałem. Nie mam chyba statek w porcie. W każdym razie teraz lecimy do Ox Bay. Znowu tymi ścieżkami, to zawsze. Hello. Kanion? Gdzie ja jestem? To nie tutaj. Omygy. To którędy do domu? Szlak by to. Tamtędy chyba. Tu. No, właśnie. Okej, tutaj nie ma niczego ciekawego, więc pewnie oszczędzę wam tych jęków. Znaczy, oszczędzę wam tej drogi. To wszystko przyspieszę, jak to mam w zwyczaju od niedawna robić. Tak w zwyczaju od niedawna. Ktoś tam stoi na drodze. Może spróbujemy ich spokojnie ominąć. Bo ja nie chcę kłopotów. Cześć! Shit!
Zapłaćmy to, jeśli chcesz przejść. O co chodzi? Ble, ble, ble. Szatańskie pomioty, mam tylko 10340 sztuk złota. Nie oddam mojego złota. Ci goście chyba nie są tacy silni. Borys sobie radzi dobrze. Ha, świetnie Borys, to było coś. To było coś, chłopie. Dobry jesteś. Zobaczmy, zużyłeś jedną miksturkę, więc ci dam moją. Myślałem, że nie mam z nimi szans, a tu się okazało, że to jednak cieniasy są. Dobrze jest. Okej, okay, znowu będzie francuski patron. Baga, zgadujemy. I właściwie to zgadniemy sobie. W kolejnym odcinku zagrajmy w piratach. Zagrajmy w piratach? To brzmi jakbym miał zrobić sobie ubranie z piratów i założyć teraz. Zagrajmy w piratach! Matko święta, co ja gadam? Wybaczcie mi. No więc tak. Borys, może ty to powiesz. Tak jest, kapitanie. Ale zaraz, nie mam skryptu, kapitanie. Dobra, ja to powiem. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Szczury Lądowe. Trzymajcie się, cześć.